Siema, jak już rok 2021 się kończy, się zaczyna okres właśnie podsumowań i innych tego typu, to chciałbym was zaprosić na odcinek, gdzie przedstawię wam najbardziej żenujące anime właśnie tego roku. I przy okazji jest to jedno z najgorszych anime 2021 roku, ale może o tym kiedy indziej. I co, może pomyślicie, że co, X-Arm? O nie. Jest o wiele bardziej żenujące anime, gdzie żarty sypią się jak z rękawa. Tylko szkoda, że humor jest na naprawdę niskim poziomie. I właśnie tak w skrócie, tym jednym zdaniem, można podsumować anime Mute King The Dancing Hero. Ale może zacznijmy od początku. W roku 1981 powstało anime, które jest początkiem tej całej żenady, a mianowicie Ton Demon Seishi Mute King, stworzone przez Tatsunoko Production. Jak miałbym skrócić wam fabularnie, o co chodzi, z tego co zrozumiałem z opisu, to jest taki Mute King The Dancing Hero, tylko że bez wątku muzycznego, czyli jest chłopiec, który spotyka dziwnego mężczyznę, który potrafi przemienić właśnie tego chłopca w Mute Kinga i ogólnie mają bronić świat przed kosmitami. No, brzmi jak typowa anime z lat 80. Jednak w 2019 Tatsunoko poinformowała nas o reboocie Mute Kinga, który wyjdzie w roku 2021, ponieważ właśnie w 2021 miało całe 40 lat od wydania starego Mute Kinga. I tak jak możecie się już domyślać, reboot ten nie był totalnie potrzebny. Nie znam żadnej osoby, która by sobie mówiła: kurde, ale tęskniłem za... jak to się... za Mute Kingiem, ale tęskniłem, no. I może nie oglądałem starego Mute Kinga, no ale wiem, że ten nowy, no, nie zachęcił mnie. No dobra, już was nastawiłem negatywnie, a może się okaże, że coś tu kręcę. Może się okaże, że jest to jedno z najlepszych anime, jakie oglądałem. No to, no, przekonajmy się. Anime zaczyna się tym, że główny bater, Muteki, przyjeżdża do Neo San Francisco, gdzie okazuje się, że wszyscy wyznają tego typka, który nazywa się CEO i jest właścicielem jakiejś firmy, która jest bardzo popularna. A do tego właśnie on jest antagonistą właśnie całego anime. Jego plany to zniszczenie właśnie całego świata, więc no, dosyć ambitnie. Sam Muteki prawie dał się zmanipulować, jednak wcześniej spotkał DJ-a, który nazywa się... DJ się nazywa. I DJ jest jedną z nielicznych osób, które ogarniają, że coś tu nie gra. I okazuje się, że sam nie wiem dlaczego, DJ potrafi przemienić Mutekiego w Mutekinga. I za pomocą swojego pięknego wokalu i tych super ruchów tanecznych pokonuje przeciwników. Jednak jest tu już kilka rzeczy, które nie zostały wyjaśnione. Czemu Muteki zna całą regułkę na to, żeby się przemienić, skoro wcześniej był totalnie zaskoczony i nie ogarniał, co chodzi, a teraz tak się przemienię, bo nie będę mieć problemu z tym, ani nic. Okej, no i też pomijmy to, że każda walka wygląda tak samo, a muzyka jest strasznie denerwująca, okej? To nie są aż tak ważne aspekty, bo potem pójdziemy jeszcze głębiej. Jeszcze ktoś może powiedzieć, że DJ-a i Mute Kinga łączy jakaś mocna relacja. No właśnie, gówno prawda, jakaś zajebiście mocna relacja ich nie trzyma. Oczywiście okazuje się, że mam coś ze sobą wspólnego, ale strasznie to wszystko jest jednak na siłę. Ogólnie po jakimś czasie zobaczymy, jak anime to jest schematyczne. Na początku mamy jakieś przygody głównych bohaterów. Potem pojawia się koncert, / jakiś produkt tej firmy, co wspominałem o niej wcześniej. Wszyscy ludzie zamieniają się w taką czarną maś, a główny antagonista się cieszy. Potem DJ ogarnia, że coś jest nie tak i przemienia Mutekiego, który też prawie dał się zmanipulować, w Mutekinga. I Muteking walczy w jednej z nudniejszych sentencji walk, jakie widziałem. Muteki wygrywa i wszyscy żyją długo i szczęśliwie i po odcinku. Oczywiście, żeby tak nie było, czasami bywają momenty, gdy postacie pokazują swoje słabości, bywają dramaty i Muteki dowiaduje się, że sam nie da rady i tylko z DJ-em jest silny. O Jezu, jakie to jest mądre. Jakie to jest prawdziwe. Jakie to jest... Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. A nudne. A do tego ta końcówka, kiedy Muteki i DJ robią jakąś fuzję z Dragon Balla. Co to jest? Mirany Tekiki! A to nie koniec, bo przecież nawet najgorszą fabułę mogą podtrzymać świetne postacie. No... tutaj tak nie jest. Muteki jest ultra naiwny i mnie cały czas denerwował. DJ nie był koniec końców tak głupi, jakby mogło się wydawać,
ale jego żarciki, jakie rzucał, tak strasznie mraziły. Ceo. Nie wiem, czy to miała być parodia antagonistów, bo jeśli tak, to Ceo jest słabą postacią, ale jeśli nie, to on jest przetragiczny. Nie dość, że co chwilę mrozi na ekranie i bywały problemy z oglądaniem odcinka, bo tylko lud widziałem. To, co on robi w ostatnim odcinku, jest na siłę poważne i naprawdę bardzo głupie. Aida chyba była jedyną postacią, której napisanie trwało dłużej niż 2 minuty, bo tutaj akurat na koniec dostajemy coś, czego oczywiście każdy się spodziewał, czyli że ona jest robotem, który jest przy okazji szpiegiem. No ale jednak był taki powiew świeżości, jeśli chodzi o tą serię. A o innych postaciach to może nie wspominajmy, bo... nie warto. Więc Muteki The Dancing Hero to jest anime, które równie dobrze mogłoby nigdy nie powstać, bo ani z tego dobra parodia, ani dobra komedia, bo przecież każda stacja w Ameryce ma w nazwie TV. Do tego wszystko, co może leżeć, leży, czyli muzyka, która powinna tutaj być dosyć ważna. Muzyka jest... Odpalcie sobie opening, to będziecie wiedzieć, co chodzi. Fabuła, jak sami wiecie, ma ten sam poziom, co muzyka. W sensie chodzi o to, że słaby. W postaci to istna tragedia i naprawdę nie potrafię znaleźć żadnego pozytywnego, nie wiem, jakiegoś światełka w tunelu w tym anime. No, nie potrafię znaleźć. Aczkolwiek nie dam temu 1 na 10, z powodu na to, że na jeden zasługują naprawdę wyjątkowe produkcje. A niestety Muteki takową nie jest. Ale jeśli mieliście inne odczucia podczas oglądania tego anime, to dajcie znać w kom. Jak filmik się spodobał, to daj suba i licka. Bo zasięgi mi spadają, to może da się je odbudować czy coś, nie wiem, pozdro.